No i co? Jakie są plany? Tu mi troszkę gemików podropiło dzisiaj w ciągu dnia. Jak widzicie, mamy dwa na inteligencję. Tu mam jakieś na szczęście. Mam jeszcze dwa sloty wolne. Trochę golda. Wy nie widzicie mojego golda i nawet lepiej, szczerze mówiąc, żebyście tam nie próbowali czegoś podebrać. Więc może jeszcze tutaj sobie jakieś gemy spróbujemy wykopać. To mogę odebrać, bo i tak mi daje siłę, to bez znaczenia. Tu mi się misja dnia już zrobiła, wydobądź klejnot. Także też możemy wziąć. W międzyczasie mi jeszcze wpadło najeść 100 twierdz, bo ja praktycznie non-stop to robię. No teraz jak był waiting screen, to nie robiłem, ale... ale generalnie staram się cały czas, żeby być tu jak najwyżej w rankingu. Siłam, koleżek. Dzięki za golda. Właśnie, widzowie, w ogóle wczoraj zapomnieliśmy, żebyście osoby, które nie planują tu grać dłużej, tylko zrobiły postać na chwilę, żebyście wysłali jakieś donaty w gierce ze swoim goldem, którego tam zdobyliście z misji czy coś. I przez to mam podstawy strasznie słabe. Widziałem, że Dorzer tak robił u siebie na streamie. O, i zobaczcie, Dorzer ma 24 level i ma po 200, 224 inty i 265 HP. Gdzie my mamy, zobaczcie, jak malutko. Także zapomnieliśmy o tym. No ale trudno, jest jak jest. No, jeżeli chodzi o topkę, to też możemy podejrzeć, jak to teraz wygląda. Nagrywałem dzisiaj wam po 11 filmik. 87 level berkiem. Szczerze, nie ma jeszcze setnego levela, mamy już 17, więc nie wiem, no nie wygląda ten serwer na jakiś gigamocny, tak szczerze. Wiem, że jeszcze Koka tam był. Koka chyba w ogóle teraz spadł w rankingu trochę. Tu mamy, o, Dawalon wbił 7-9 tym bardem, no to ładnie pocisnął. No, tu mu ładnie poszło. Tu mamy jeszcze 7-7, no pupilki w drugi dzień to jest fajny wynik, zdecydowanie. Ma już te pupile, ma, 4 osoby mają. Tutaj Koka ma 8-4, tu 7-8, Dawalon już 8-0 i Garde Voir ma 7-8. No, dobra, nieważne. Lecimy najpierw chyba z tymi gemikami, tak mi się wydaje, żeby tutaj samymi lochami wbić 30 level. Oj, na HP zajebiście, bo to HP mi będzie bardzo potrzebne. Strasznie problematyczne się zaczyna robić ta pasywka u tego barda, tak szczerze. Żeby to otrzymać na dobrym poziomie, trzeba to jakoś dziwnie tym balansować. Dobra, może ja... O, same na zręczność mi lecą. No nie chcę, chyba to będę sprzedawał, bo ja wolę już na szczęście sobie wrzucić. Zamiast na zręczność. Pyk, siłka, dobra. I znowu siłka. O, zajebiście, zaczyna się. Ale okej, dobra, niech będzie tyle. Pyk, mamy dobrą wybraną. I chyba lecimy w lożki. Powinno to na razie padać w miarę łatwo. Tu 40 level, tu 44. To zaczniemy od tego, dokładnie. 29 level. Może obejrzymy, żeby nie było. Siemanko, Araxil, witam, witam. Witam, witam wszystkich. No, skupiam się, nie? Teraz się zaczynam skupiać, więc nie chcę tutaj... jakby przypadkiem was opluwać, no ale to jest nieodłączna część tego streama. No, ładny krycik siadł. Dobra, to możemy ubrać jak najbardziej, tylko stracimy, kurde, kamyk na intę. Dobra, ale wrzucę na to. Na szczęście, jest 50% szczęścia, zajebiście. Ile w ogóle mamy inty? 608 zaledwie, na tego maga. Właśnie to jest to, że najlepsze jest to, że musimy na tym bardziej pilnować, żeby tą pasywkę mieć na maksymalnym poziomie, a jak przechodzimy na maga, to znowu potrzebujemy mieć tej inteligencji dużo, żeby, bo no bo to jest tak jakby walka z magiem, nie? I to jest, kurczę, najbardziej problematyczne, ale dobra. Ten ma 780. No zobaczymy, czy nam siądzie on. 3 te, no to jak kryty siądą, to powinno być ok. Przydałby się ten gemik jeszcze jeden na... W sumie to nie wiem, czy to dobry był pomysł, że ja to wymieniałem, tak szczerze. Ale dobra. Mogłem może najpierw go kliknąć, a potem wymienić, nie wiem. Ale nie, no tu widzę, że próby są bliskie. Trochę szczęścia i powinno siąść. I chyba on nam da 30 level, tak mi się wydaje, albo już będzie bardzo malutko brakować do tego 30 levela. O, dobra, siedzi. No nie, troszkę brakuje jeszcze niestety. To mogę w sumie poodznaczać. Bo i tak już oglądaliśmy na odcinku. Krytyk, krytyk. Trzeci kryt. No, 4 kryty z rzędu. 18% klasera free to play od startu serwera to git? No, chyba nie najgorzej. Dobra, spróbujemy coś wykopać znowu. Jest HP. No, lepsze to niż to szczęście.
I okej, okay, tu niech się kopie powiedzmy i lecimy dalej. Kamienny troll. Jego jeszcze powinniśmy rozwalić. To jest 48 level. Tu mam bardzo dużo tego HP swoją drogą. Chociaż to HP, kurde, jak my mamy takie obrażenia, jak nam jeszcze siądzie trzeci poziom tej jakości nut, to HP się przyda. Grunt, żeby mu to 60% weszło. Na jakieś kryty, no ale na kryta to mamy sporo akurat. Nie no, to też zależy, no. Generalnie to nie jest jakiś wybitny wynik. Ale jeżeli nie grałeś, tak wiesz, jakoś bardzo mocno, w stylu, że siedziałeś do nocy i nie klikałeś tego klasera, no to nawet okej. Ty, no ale że ten olbrzym nam nie chce padać? Dobra, robimy pierwszą symulację. O kurde, 0,11 na niego mamy. A na harpie? Na harpie not possible, w sensie na harpie, no. A na tym leczonku? Na leczonku 003, no to nie. To jest najbardziej mocne, no ale 0,11 to jest malutko. Dobra, modlimy się, żeby z tego kopania nam jakaś inta wypadła. O kurwa, ty. Dzięki. Tu oczywiście też bym mógł wymienić ten wisior, ale to zaraz się będziemy przebierać. Tu mam 73, to jest jeszcze jakiś stary gemik. Dobra, to biorę. To, okej. Okay. Teraz powinien siąść bez problemu. Dobra, siedzi. Trochę musieliśmy przycisnąć, ale to nic. Mamy 30 levelek i pół. No i co? I teraz chyba wypadałoby znaleźć kluczyk, tak szczerze. Może jeszcze jakieś... Nie wiem, ja 500 powinienem ubijać? Wydaje mi się, że tak. Trochę tutaj klaserka porobimy. Może znajdziemy kogoś, kto kisi golda akurat. To też by się wypadało trochę sfarmić. Dobra, jest 45%, okej. Niech będzie. Szukamy kluczyka. Tu wiadomo, że nie będzie, bo to się misje jeszcze na starym levelu zrefreshowały. Dobra. Tu też niestety nie ma. Tu też nie ma. Siemanko Blitz, witam, witam. Delf, dzisiaj tak, no. Czy Turor odpuszcza Barda? Nie mam pojęcia, widzowie. Nie ma go nigdzie w rankingu, więc być może odpuszcza. Ale ja nie jestem z Turorem w stałym kontakcie, żeby się pytać. Także nie wiem. Kurwa, i zobaczcie. Witam, witam. Kurwa, zobaczcie, ile my znowu musimy misji zrobić. No dobra, chociaż się teraz trafił. Pół biedy. Lecimy. Szczur ściekowy. Dobra, tu nie będę nawet skipował za bardzo. Zajebiście. Mamy jakąś klatówę. Niech będzie. Turor nie gra gówno klasami? Nie, no ty nie wiem, memento. Tak czysto obiektywnie ta klasa naprawdę ma potencjał. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to nam jeszcze siadło. 32 levelek nabity. Od 33 są potki. Ten 46... Tamten miał chyba 48, jak się nie mylę, nie? To my chyba tego rabusia jeszcze po... Powinniśmy zrobić. Dokładnie. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Tu jakiś krytyk. Tu znowu 42 tysiące. Fajnie, fajnie sobie lecimy. Dobra, zrobię może jeszcze jedną misję. 2,5 minutki, bez tragedii. Kurwa. Jednak dwie misje. Niech będzie. 33 level. Żeby jeszcze lepsze itemki dostawać i okej. Okay. I robimy przebieranko. Zrobimy przebieranie, pokopiemy jakieś gemy, jak się uda. I będziemy dobijali tutaj 3-5 level i wtedy poszukamy tych... potek XXL, nie? One niby już od teraz lecą, czy tam nawet do 32, ale to jest taka mała szansa, że nie ma sensu. Dobra, tu mamy coś na intę, od razu biorę. To mogę sprzedać. Szukamy dalej, oczywiście z dziurą rzeczy. Nasz plus 50 już nam dają bronie. Zwróćcie uwagę, jaki to będzie boost potężny. No w sumie mamy broń maga, to nie ma co się dziwić. Tu kurde... Ale to jest 160 górny. Na HP bym nawet wziął broń, tak szczerze, ale to...
No tu tracimy tylko 7, ale sporo. Dobra, wezmę to. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, co robię, ale niech będzie. Lecimy dalej. Klata to jeszcze by mogła zostać w sumie tak na upartego. Chyba, że nam się trafi jakaś naprawdę mocna. Mamy inteligencja, szczęście, nie ma sensu. Tu mamy No ale to też nie są jakieś wybitne z tego, co widzę. Jeszcze poszukamy. Na pewno się coś lepszego trafi. Ten pancerz też jest istotny, jakby nie patrzeć, bo mamy 25%. Nie, tą rózgę nie było sensu. Znajdę lepszą na pewno. Tu mamy plus 10. No, niech będzie, powiedzmy. Jeszcze nas czeka szukanie gemów. Kurwica. Znaczy, powiem ci, że już widzę, że to nie idzie, Mike, tak jakbym chciał, że są jakieś problemy. Dobra, to możemy wziąć. Natomiast bardzo mi się podobał mój początek na W57. Na W57 wydaje mi się, że był jeden z lepszych początków. I zresztą wszystkie zapisy z tego W57 są na kanale, więc tam nawet jak ktoś chce, to sobie może obejrzeć. I tam graliśmy tak na wyjebaniu, żeby tylko pograć 3 dni i skończyć, więc i tak jestem zadowolony, jak to wyglądało. Siła, wytrzymałość. O kurwa. Widzicie ten rozrzut? 205 górny. No, właśnie czegoś takiego szukałem. I tu mu możemy nawet... Chociaż nie, na razie się wstrzymam, ale tu mu damy na intę. Tylko, że ile potrzebuję teraz? 539, to jeszcze spełniam. Dobra. To jeszcze nam buciki zostały ewentualnie. Wytrzymałeś szczęście. No nie chcę takich shitowatych. Jak już wymienić, to na jakieś lepsze. Chociaż kurde, ty. Te buty nam dają 46 inty. To mogą być lepsze, ale jak ja tu mam hełm 43, HP 46. Ja tu po prostu chyba słabe itemy wybierałem. To może wiecie co? Zamiast tego to jeszcze jakiś wisior poszukam po prostu z dziurą. To mi chyba więcej da. O, na przykład taki. To weźmiemy, to możemy sprzedać. I teraz gemiki po prostu. Dobra, jest HP, zajebiście. Jest nas rękę. Jest znowu HP. I plecak jest pełen. Dobra, to mogę wrzucić. Tu inta. O, teraz mi trochę fajnie, no w sensie trochę fajnie, fajnie mi wyrównało tą intę i HP. Jaką klasę teraz wybrać? Wiesz co, jaka ci się podoba? Obecnie jedną z takich overall mocniejszych w grze i do lochów i do PvP jest łowca demonów. I jego bym ci polecał. Ale no nie wiem, czy ci się jego mechanika spodoba. Jeżeli jest jakaś klasa taka bardzo... Chociaż, czy teraz jest jakaś bardzo słaba klasa w grze? Tak szczerze? Wcześniej to był DH, a teraz to chyba której byś nie wybrał, to będziesz miał jakieś plusy i minusy. Tak mi się wydaje. Siłka niestety. Szczęście znowu. Te szczęścia zostawię tak na wszelki wypadek, ale tu w ogóle najlepiej to... Ile ja mam? W sumie to mam tylko jeden gem na szczęście, ale jego też by wypadało wymienić. Dobra, jest inta. Zajebiście. Kurwa, i teraz by się przydało coś na HP, żeby pasywka działała. Właśnie to jest ten problem. I znowu inta, no nie. Za dużo tej inty. 954 O, jubiler mi wskoczył. 954 potrzebujemy. W sensie, no dobrze. Dobra, szukamy kogoś, kto gra da golda troszkę. Przy okazji trochę klasera powbijam. Musimy na HP koniecznie jeden wydropić przynajmniej. Kurwa i siła. Dobra, wydoiliśmy prawie ziomka do końca. O, jest HP. Pyk. 957. No i wszystko wyliczone, widzowie. Ty, fajnie w końcu wyszło koniec końców z tymi gemami.
Dobra, lecimy do lochów. Teraz mamy tak, tu 5-4 level, tu mamy 5-6 i tu mamy 50, czyli zamykamy raczej ten loch przede wszystkim. Dokładnie. Obejrzę od razu. Dostaliśmy epic, ale niestety bez dziury. Kurwa, jakie buły. Piękna sprawa. Tak, no to jest, no ale to by było dziwne, jakbyśmy musieli liczyć to samemu, nie? Dobra, to będzie goldik zamrożony w tym itemku, w razie czego. 56 level i 54 level. Dobra, łatwo. Pamiętajcie o tych potkach, w sensie ja powinienem pamiętać, ale... Za jeden level. Przypomnijcie jakby, co? To nie był mag? Nie, to był... To był zwiad. Jakby to był mag, to by pasywka na niego nie działała. No, mi też się właśnie podoba. I te ciosy są najpiękniejsze, ja mówię. Już bym tak chciał mieć tu jakiś 300 plus level, chociaż. Żeby zobaczyć, jak to będzie krytować. Fajny jest. 56, 60. To lecimy w 5-6, nie? Standardowo, to jest zwiat. Tu jeszcze nie powinno być jakichś problemów większych z nim. Dokładnie, mamy 35 level. Dostaliśmy jakąś czapkę. Tą czapkę możemy sprzedać. Zawsze to troszkę golda. Przeloguję się, żeby na pewno było ok. I teraz tak, oprócz itemków szukamy tutaj jeszcze wisiorka i... W sensie nie, wisiorek mamy nowy. Szukamy pierścienia i trinketu. Bo one są stare. No i przy okazji potki oczywiście. O dobra, pierwsze... O kurwa, jakie to jest drogie. Na wytrzymkę możemy wziąć. Niech będzie. O, i coś takie... O kurwa, ty, ile to golda kosztuje? 269 i 10 grzybków. To odpuszczam chyba tak szczerze. Znajdę coś tańszego. Tu mamy na wytrzymkę samą. Dobra. Okej, okay, to sprzedaję. To kupuję. Tyk. No i powiedzmy, że teraz szukamy na HP, dokładnie, zajebiście, no i musimy dwóch gemików poszukać. Tylko, że do tego będę potrzebował... Ty, ten to... No właśnie. Ten to jakiś mocny, miałem powiedzieć. Siemanko Terrax, witam. Poszukamy sobie kogoś, kto golda daje. Ty. Dobra, ten nam dał. To chyba inny, ale nieważne. No, nareszcie inta. Dziękuję. Dobra, lecimy w te lochy w końcu. Czemu mam tą broń na HP? No po to, żeby pasywka mi dawała. W sensie no, żeby działała. Zobacz, że ja muszę mieć prawie 1000 HP. A mam 1150. To mogę zawsze, wiesz, gemami potem balansować, nie? Także nie ma z tym problemu akurat. Tu mamy 60 level, tu mamy 66. No to próbujemy tego. Dokładnie. 36 level. O, no to już widzicie. Fajniejsza brońka, ale dobra. Na spokojnie. Tu mamy 6-4, tu mamy 6-6. Dobra, to jeszcze tego rozbójnika powinniśmy machnąć. Rozumiem Gigazjeb. Siemanko znudzony gracz. No odpisał ci Mike. Ja nie znam niestety wszystkich serwerów, kiedy wychodziły daty. Ale no, Mike ci odpisał. No pa... O, dobra, dzięki. Ej, obejrzeliśmy w ogóle tego wilka? Chyba nie oglądaliśmy. To obejrzymy dwa naraz. Ja to w ogóle nie wiem, czy ja powinienem przyspieszać te walki, tak szczerze, bo... To i tak trwa w miarę szybko, no może razy dwa ewentualnie. O, zobaczcie. Kryt za połowę HP wojownika. Piękna sprawa.
Tu mamy 6-6 level, tu mamy 7-6. Dobra, to bierzemy tego. Może w sumie teraz to już sprawdzę, jak wyglądają procenty, żeby tu nie klikać na pałę. 0,36% mamy na niego. I to jest zwiat. Czyli jeżeli wrzucę tutaj troszkę golda w bok, że tak powiem, 0,43, no za wiele nam to nie pomogło, ale dobra. Wczoraj mieliśmy nawoja 0,40 i padł szybko, więc liczę, że z nim będzie podobnie. Ale no zawsze tam jakieś procenty wpadły dodatkowe. Broń wymień, bo już się... No właśnie chcę jeszcze tą brońkę, w sensie no, chcę jeszcze ten loch pocisnąć z tą brońką i potem ewentualnie pomyśleć o wymianie jakiejś. Ale nie mówię, że mało. O, widzicie? I jeszcze dostaliśmy czapkę z dziurą na 3 staty. I co? Kto miał rację? Po to są procenciki na SF Toolsie. Ja pierdolę. 160 tysięcy. Krytyk. Kurwica. Dobra, to możemy zmienić i od razu wrzucić ten gemik na HP, żeby było z głowy. Teraz mamy tak, tu mamy woja 70, ok, no to teraz woj będzie targetem i po tym woju będzie kolejny kolejny loszek do odblokowania. Ale to zaraz, najpierw spróbujemy tą brońkę wymienić i ewentualnie coś jeszcze oprócz tego. Dobra, pierdolę, biorę to. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, ale już mi się nie chce po prostu. Mamy coś na HP. Możemy wrzucić. I teraz się przyda do brońki na intę i chyba w ten pasek też będzie najlepiej na intę. 2, 3, 5 wbiłeś? O, no to w miarę. Czy dobrze Bard napierdala? No, powiem ci, że napierdala i to dość konkretnie. Ty, ja w sumie teraz bez tych gemów to mi nie będzie tak łatwo szło. Ja na farmie na kimś golda. O, na farmie. No dacie to mintę, proszę. Kogo my tu mamy? Mamy woja. To co? Tanki Bard leci. Bo już kurwicy dostanę. Czekajcie, sprawdzimy procenty. Nie wytrzymam, naprawdę. O, 1,60 na niego mamy. A ja szukam tych gemów jak zjeb. On powinien paść szybko. Da nam prawie 40 level. I lecimy dalej. Może jakiś itemek jeszcze by poleciał z dziurą? Nie obraziłbym się. Bo to boss w końcu. Czemu muzyka nie może się dodać? Być może dodajesz coś, co jest... Dobra, siedzi. Być może dodajesz coś, co jest za długie albo coś w tym stylu. Okej. To możemy założyć. Chociaż nie, zaraz. Najpierw te lochy. Dobra, teraz już poszukamy klucza. Dobijemy ten 40 po prostu awką, już się tu nie będę napinał. I szukamy kluczywa. Zobaczcie, jaka misja chujowa. Tu nam daje 10-38 tysięcy expa, tu nam daje niecałe 10. No ale trudno. Co zrobić? Lecimy. Wiem, no wiem, że zawsze, no ale żeby aż tak. Okej, to niech będzie. Obejrzymy jeszcze tą piekielną bestię, zobaczymy jak to wyglądało. Ciekawości. Widzicie to? Jaki to był hit na koniec? 184 tysiące.
Jebany. Gdzie ma długo już streamek? No już ponad godzinkę. Aha, dobra, lecimy dalej. Kurde, szkoda, że nie kryt, bo raczej by dobiło go. Załóż ten pierścień. Zaraz, zaraz, spokojnie. Dobra. 41 level. No tak, tak. W sumie to możemy założyć. Myślałem, żeby tu jakiegoś innego gema wrzucić, ale... Ale niech będzie. O, siemanko Patros, witam, witam cię serdecznie. 76, 62, dobra, to tego jeszcze powinniśmy machnąć, dokładnie. No, tu nawet nie były kryty nam potrzebne. 76, 68, dobra, tego woja jeszcze powinniśmy... O kurwa, jakaś broń. Widzowie, broń. Co to będzie? No kurwa, niewybitna, no ale... Lepsze to niż nic. Ten górny taki set, 23 średnie, no bo dopiero co wymieniliśmy, no ale dobra, no niech będzie. Pół biedy. Dobra, obejrzymy tą walkę w międzyczasie. To możemy sprzedać, poszukam od razu inty, teraz już trochę golda mamy. Także już nie będzie tak ciężko. Kurwa ty, znowu wraca klątwa gemów na HP. To samo co było ostatnio i w sumie chyba na woju było to samo, nie? Nie no, teraz to już wiesz, trochę mi golda poleciało z tych lochów i z tego wszystkiego, więc... W sumie to nawet by wypadało trochę te inty wrzucić. I HP. Bo ja mam strasznie słabe podstawy. Żeby nie przesadzić, ale tak, no z 220 powiedzmy i powiedzmy szczęścia gdzieś ze 150. No, niech będzie na razie tyle. Okej, ile ja mam w ogóle inty? No w dalszym ciągu by się przydał chyba z jeden gemik na intę jeszcze. Spróbujemy znaleźć. I zobaczymy, czy jeszcze coś tych lochów pociśniemy, zanim się znowu przebierzemy. Dobra. 115, 115, 112. Niech będzie. Wszystko działa, wszystko działa. Tak jak być powinno. Sprawdzamy procenty. O kurwica. Na tego woja mamy 7%. Pojebane. Na tego mamy 0,70, więc on też padnie. Ale najpierw tym wojem się zajmujemy. Który to będzie level? Coś koło 4,5 już, nie? Okej. Prawie 4,4. Inteligencja plus 70. Tylko pancerza tracimy. Wyjebane. 7, 6 i 8, 2. Dobra, to jeszcze tą poczwarę powinniśmy kliknąć. Na nią są jeszcze fajne procenciki. Dobre, dobre, no kakir. Ja piłem. Tylko też zależy jaki smak wziąłeś, bo tam jest chyba kilka. Dobra, siedzi, mamy to. 45, tak jak mówiłem. A, to ta truskawka chyba była git, jak dobrze pamiętam. A to kamikaze to nie kojarzę, czy piłem, czy nie piłem. Dobra, szybkie te walki. Bardzo szybkie, bym powiedział.
Jezu, mamy 45 level i nawet nie jesteśmy na górze gildii, w sensie w pierwszej połowie. Dobra, tu mamy 8-6, tu mamy 8-2. Czyli co? Czyli teraz wymiana EQ potrzebna. Na pewno Trinket i Wisior będę chciał wymienić. O, zobaczcie, już mi lecą po 80. Plus 13, fajny rozrzut. Jak myślicie, bierzemy tą brońkę? Bierzemy. No dobra, to bierzemy. Dobra, jeszcze tak lata. 73 inty, 10 pancerza na plus, dobra, bo już mi się nie chce, szczerze. Okej, okay, teraz tak. Wrzucę Z2 gemiki na HP. I poszukamy trochę na intę i dalej zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, no rozrzut był fajny akurat, to prawda. Dobra, tu możemy do brońki wrzucić. Jeszcze z jeden na pewno. Teraz 5 gemów na intę. Nie no, tyle to chyba nie. 1042. Dobra, czyli wrzucam jeszcze jeden w HP. I chyba jeszcze dwa na intę będę potrzebował. Kurde, to... O kurwa, ty. To mnie zaskoczyło teraz. Ja muszę mieć minimum 1152. To nie wiem, szczerze. Czy na intę, czy na HP. Ten ostatni. Jak myślicie? Bo chyba jak wrzucę na intę, to będę miał za mało HP, żeby mi pasywka działała. Tak mi się wydaje, bo już teraz muszę mieć 1152. Włóż HP i zobacz procenty. No ta, tylko właśnie nie chciałem tego gema marnować, no ale dobra, niech ci będzie. O kurde. 0,24 mam na tego królika. A jakbym zamienił na przykład, ile te gemy dają? 115 powiedzmy średnio. Jakbym tutaj miał 1297, a miałbym inteligencji 1652, pyk. 0,27, to mi za wiele nie da. Dobra. No to co? No próbujemy go kliknąć. Ty, ale że tu już będziemy mieć problem. Co my jeszcze byśmy mogli ewentualnie zmienić? Wszystko jest w miarę sensowne. Tu już groszowe sprawy ewentualnie. O kurwa. 0,24% mówicie? Co to dla mnie? Jakie trzy buły? Co jest? Dobra, i mamy od razu jakieś rękawiczki. Próbujemy wrzucić jakiś gemik, o, na siłkę. Dobra, to ja tu może poszukam kogoś. O kurwa, skarbonkę znalazłem. Dobra, niech będzie. HP, czy ja... Nie pamiętam, jaki tam był gem, czy na HP chyba, czy na intę, chyba na...
Chyba na HP był. Dobra, sprawdźmy teraz, jak to wygląda. I zaraz zobaczę jeszcze, jak zamienię. Na tego mam niby 0,53%. A jakbym zamienił jeszcze gemik, 621 i HP bym dał 1355, powiedzmy. O, teraz wzrosną procenty, czyli by się przydał jeszcze jeden gem. Tylko że nie mam golda. Dobra, spróbujemy tego 0,50 najpierw kliknąć. Skoro nam 0,20 tak szybko padło, to i... Dobra, to szukamy gema na Intę w takim razie. Kurwa, same na szczęście. Ale już 1/3 gema prawie zyskujemy. Ile golda tu trzymają tej topce. Źle procenty pokazuje przy tej klasie? Nie wiem czy źle, no wcześniej miałem 0,40 i się trochę z nimi męczyłem. Zależy. Czekajcie, 114 mam chyba najmniej, dobra. To weźmiemy w niego i mamy 96 i 8, dobra, to tą hienę jeszcze powinniśmy machnąć, tak szczerze. To już będzie 49 level. Pokaż walkę? No, zaraz pokażę, spokojnie. Poczekajcie, może przerwa. Obejrzymy tego korsarza, żeby nam nie zniknął. Jak to wyglądało? Jeden kryt tylko. O, drugi kryt. No co, no łatwiutko. I sprawdzimy sobie jeszcze procenciki, żeby zobaczyć, czy na pewno jest git. ,031, na drugiego mamy not possible. 86, 96, dobra. No to nie, no musimy go po prostu pokonać. Plan jest teraz taki. Pokonujemy jego, on nam da prawdopodobnie 49 level, jakoś początek. To już będzie ten etap, gdzie będzie już ciężko nam jakiekolwiek lochy zrobić. Więc potem po prostu chyba aweczką dobijemy. 50. Ale dobra, no najpierw tego trzeba pokonać. A to może nie być takie proste. Mam tu co prawda jakiegoś golda. Może trochę kryta. Chociaż no, za dużo mi to nie dało. Ale niech będzie. Nie klikaj, bo palce złamiesz. Jezu, jaki dźwięk tej lutni jest irytujący, jak to tak się zbuguje, że tak kilka razy odpala. Dobra, mamy to. Ty, wbiliśmy nawet więcej. 49,5. Sprawdźmy tą walkę. No co? Wyglądało łatwo, ale tu zobaczcie, że nam ta trzecia jakość wpadła. Spróbuj nexta kliknąć? Nie, wydaje mi się, że nie ma opcji. Jak na tego mieliśmy 0,30%. Jak my tu wbijemy w dosłownie 3 misje ten 50 level. A to jest zawsze problem, że... No, 004 mamy na niego. Jest zawsze problem, żeby ten 50 przeklikać. Tylko przeważnie w starym Shakesie, powiedzmy, działało to tak, że przeważnie jak dobijałeś taki 49, to już miałeś końcówkę awki. A my tu mamy... początek. 9 razy 4, 3 i 6 razy 3... Dobra, tu bierzemy to. 3,
30, dobra, niech będzie to. No, trochę misji nam weźmie to, ale wyjebany. Dobra, 45. Kurwa, jeszcze nie wbiliśmy. Znaczy mi nie chodzi, że w tym starym shake'sie, takim bardzo starym. Powiedzmy, że wezmę krótszą. W tym takim starym, że wiesz, że jak jeszcze nie było twierdzy nawet. Tylko mi chodzi, że tak powiedzmy z 3 lata temu. O, lusterko nam leci, ale szkoda misji na to lusterko, tak szczerze. Zwłaszcza na evencie. Dobra, szukamy teraz tego klucza jebanego. O, jest kluczyk. Dobra, no troszkę poszło, ale nie ma tragedii. Lecimy. Dobra. Okej, okay, siedzi. 51 level. Buciki, no niestety bez dziury. Szkoda. Dziewięć, sześć, siedem, osiem. No bierzemy. Tego jeszcze powinniśmy jebnąć. Siema, daj mi też. Ale Mike chyba losowo dawał. W sensie nie tam, że konkretnym osobom, tylko po prostu zgiftował losowo. Dobra. Siedzi następny. 80 level. Jego jeszcze powinniśmy machnąć. Tylko nie może uników tylu dawać. Kurwa, jaki krytyk. Mamy 5-2. To możemy sprzedać. Rozumiem. Witam serdecznie, Naila. Witam. Tego jaszczura jeszcze powinniśmy machnąć. To co? To teraz tak to wygląda, że my teraz mamy kolejny klucz dopiero od 70 levela, nie? Jak się nie mylę. Machnę, co ty, 88 level. Tylko muszę kryty siąść. O kurde, my mamy 0,16 i mamy 0,14. No to nie, i co ciekawe, mamy na tego woja większe procenty niż na tego zwiada, mimo że jest level niższy. Faktycznie. Dobra, szkoda w sumie, szczerze. Jeszcze bym jakiś level docisnął, no ale dobra. Mamy event epicki. Także zaczynamy zabawę. I teraz tak, 1317, mam 1380, jak wrzucę jeszcze na... A dobra, wyjebany. To tu się będziemy zastanawiać. I sprawdzamy. No, tak jak myślałem. Na woja mamy 2,28 i na tego zwiada mamy 1,35. Poczekajcie, czyli to jest ten woj, ten. Nie, przepraszam, na tego mamy 2,28. Na tego mamy 1,35, a na tego mamy 0,10. No to tego nie ruszymy. Ale to tam wyjebane. Jak ogólnie radzi sobie Bart? Wiesz co? Wydaje mi się, że dość dobrze. Wydaje mi się, że w miarę ok. W sensie, no jest taki sympatyczny, nie? Wydaje się, że był jakiś bardzo OP, ale jednocześnie w tych lochach, jak jakąś machnie taką bułę soczystą, to no aż się chce grać. O, dokładnie. O, i mamy rózgę. O Jezuś. Kurwica, czemu to nie ma dziury? Jezu, ale to była fajna broń. No trudno. Zdarza się i tak. Zobaczmy walkę.
Dobra. Tego nie klikniemy na razie. Zrób dziurę. No proste, już robię. Pa, normalnie wchodzę do kowala i dziura jest zrobiona, zobacz. Pa, jak... A, ty nie widzisz, ale już klikam tutaj. Kowal jest od 90 levela, Byszku, to nie zrobi dziury niestety. Choćbym nie wiem, jak bardzo chciał. Jaka klasa jest teraz najlepsza? Tak overall wydaje mi się, że łowca demonów. No i znowu bez dziury, epic. Dobra, obejrzmy sobie to. Siemanko, Saku. Dobra, to możemy posprzedawać. I co my tu teraz mamy? Zielony T-Rex 9.4, ten ma 9.6. No to są podobne. Więc okej, teraz sobie poszukamy tu jakiś. O, dokładnie. Jakiś itemków, bo w gabinecie nie szukałem. Kurwa, i znowu pierścionek. No, jak to jest możliwe, że... Nieważne. O, to fajne. Tu od razu możemy ten gemik wrzucić. To i to posprzedaję. I teraz jeszcze trinket by się przydał. Ewentualnie. W sumie to też broń bym wymienił, nie? Tylko, że tam broń epicką może nie być... I trinket, ty, jak oddało. Tą broń epicką może nie być tak łatwo znaleźć, więc też posprawdzamy zwykłe. No co, no bierę, nie? Nie jest może to wybitne średnie, mogłoby mi dawać więcej. Ale no, nie jest też tragiczna i tak ją zaraz będziemy wymieniać. W sensie chodzi mi oczywiście o pasywkę. Ile mam grzybów? Właśnie mało, zaraz trzeba będzie zrobić doładowanie. O, dobra, powiedzmy, że tak. Okej, i teraz możemy sprawdzić. Jak po takich zmianach, teraz powinno być oro. Jak na razie bar się sprawuje, no powiem ci, że ciśnie fajnie. O, no i widzicie, prawie 8% na tego zielonego i 4% na tego drugiego. No, to na tym setupie troszkę lochów chyba pociśniemy jeszcze. Dokładnie. Siemanko, prawa ręka Boga. Nie no, serio mało, 155 mi zostało grzybków. Mogę wam pokazać, ale nawet nie wiem, którym to się wyłącza tą scenę. W sensie, który, jak się nazywa ta scena. Ale spoko. Zaraz jebniemy doładowanie chyba. Bo dobrze idzie. Okej. Tu mamy setkę, tu mamy 9.6. Dobra, to lecimy z tym jeszcze. I znowu broń, i bez dziury znowu. Ale to jest, no chociaż tutaj rozrzut. Ale plus 41, zobaczcie. Dopiero co żeśmy wymieniali. A tu już 41 brońkę. No niestety, nie można mieć wszystkiego. 102 setny, dobra, tego chyba jeszcze jebniemy. Tak mi się wydaje. Chociaż w sumie dobra, zamiast się zastanawiać, to po prostu sprawdzimy. Chociaż mówię, na tych jeszcze myślę, że z dwóch powinny być sensowne procenty. Jak to w ogóle w gildii wygląda? A, wylogowało mnie teraz. 0,35. Na tego. Dobra, to czekajcie. To nie jest wcale tak dużo. Ale okej, poklikamy go, popróbujemy. Golda nie mam za dużo, to na razie nie będę. Spróbujemy na tych 0,35 go ubić. Jak w ogóle na tle gildii wygląda to wszystko? 57 level mamy, nie tak źle. O, Mozon wbił 60 w ogóle. Zobaczcie. Dawalon 9,5 cały czas. A jaki mieźnik wcześniej, papież Konrado? Może cię kojarzy? O kurde, jaka tam próba bliska. A, to kojarzę cię, Konrado. To witam. O, jeszcze siadło. Pięknie. Dobra. I teraz robimy tak, dobijamy ten jeden levelik
misyjką, pyk, mamy 5-9 i trzeba robić wymianę znowu. Tylko teraz to już chyba trochę szybciej, żeby też jakaś epicka broń może poleciała. Ale zanim to zrobimy... Poczekajcie. Trzeba się zalogować na przeglądarce i zrobić pewnego blika. Wkrótce otrzymać zawartość następującego przedmiotu. Fura grzybów. No i gitara. Fura grzybów została. Dobra, lecimy dalej. Fajny... O Jezu, jakie one są drogie, bo to w sumie za samego golda. To nie kupuję. Miałem brać, normalnie bym wziął, ale... Nie mam aż tyle. I właśnie teraz się zastanawiam, czy polować znowu na jakąś zwykłą. Tylko już ta jakby miała być zwykła, to taka... No właśnie taka mniej więcej. Tak, dokładnie taka. I, no i co? No i teraz wygląda to tak. Jakbyśmy byli przebrani w miarę najlepiej jak tylko możemy. A, jeszcze do klaty zapomniałem, kurwa. Czekajcie. To do klaty muszę mieć intę koniecznie. Zapomniałem, że tą klatę też wymieniłem. Czekajcie moment. O, jest inta. O, i górnika od razu zrobiliśmy. Dobra, to się przyda. Zawsze to darmowe... Tak, Koman. Zawsze to darmowe staty. No. Sensowne. Ośmiornica 1,62 i ten... Smok 0,76. To nie są co prawda wybitne, ale... Niech będą. No i znowu mamy broń. Zobaczcie, znowu broń bez dziury. Który to już jest loch? Że nam leci broń bez dziury. Zaraz będziesz miał bloka? No, możliwe. Ile mi tu zostało awki? 170. Zobaczymy. No ta akurat nie jakaś super, no ale lepiej by było mieć niż nie. Jaki mamon, co wy gadacie? O, i na tego mamy 0,76. O, dobra, i mamy jakiś itemek z dziurą. Zobaczmy. Piękne są te kryty. Plus 4, no to ja nie wiem, chyba nawet nie ma sensu wymieniać tego. Na razie. Dobra, tu mamy 110 poziom, tu mamy 114. Meduza z moczar. Meduza z moczar to jest mag. Sprawdźmy najpierw jeszcze procenty, ale one już raczej będą... No właśnie. 0,13 mamy. No to co? No spróbujemy coś poszukać znowu. Średnie przez 2 i masz dolny? A, no tak, w sumie rację. Było kiedyś takie wyliczenie. Tu plus 9, ile to mi w ogóle dało? 7,5, czyli dostałbym, no jeszcze jakby trinket poleciał. Z takim 7,5 około. Chuj, 7,2 też może być. Dobra. Na razie niech będzie tak i zobaczymy. Tu dajemy HP, tu dajemy HP. I teraz damy dwie inty raczej w broni, w rękawice i powinno być git. Dobra, pierwsza inta. Ile tu potrzebuje minimum? 1441. Dobra, to powinno wystarczyć chyba. Jeszcze w czapie nie ma... A, faktycznie. Dobra, czyli dajemy jedną intę i jedno HP jeszcze. W ogóle nie patrzę na tą lewą stronę. AP zostawię na później. A, to jeszcze mogę sprzedać, zapomniałem. W sumie to nie wiem, czy
czy tam to mi nie dawało coś na plus, ale dobra. Nieważne, zamuliłem. Jak mi dawało na plus, to sorry. Mój błąd. Dobra, jest inta. Okej, okay. Sprawdzamy te procenty. Plus 5 było? A, no to nie tak źle. 0,95 mamy na tego. Na tego pirata. Więc dobra, spróbujemy go machnąć. A nuż z tego pirata poleci jakaś broń, która by nam dała plus 20 średnich, może z jakąś dziurą na 3 staty, coś tego. O, dobra, już widzę, że nie. No to gówno, ale niech będzie. Dobra, i teraz ciekawostka. Obejrzymy tą walkę. Teraz mamy maga. Na maga, co ciekawe, po tym przebieraniu miałem 0,40%. Ale na maga nie muszę mieć odpalonej pasywki. Czyli jakbym dodał sobie teraz 125, to miał 2200 powiedzmy. I tu bym miał 1650 około. Co jakbym dodał jeszcze jeden... No właśnie. I teraz mam 0,60 na tego maga, dobra. Bierzemy jeszcze jeden klejnot na intę. Dokładnie. Dobra. Czy ja chcę golda wydawać na staty? Trochę mogę wydać. Dobra. I klikamy. To już jest po prostu walka maga z magiem. Tu nie ma większej filozofii. Musimy po prostu machnąć kryty. I tyle. Nie mamy na nią małych procentów, więc nie powinno być tak źle. Dobra. Siedzi. Pierwszy kryt. No, w sumie tylko jeden kryt. To ciekawe. Dobra. Teraz mamy tego skurwola. Jadowity smok. Czekajcie. Co ja bym mógł wymienić jeszcze? Zanim zacznę patrzeć dalej. Wisiora może jeszcze bym zmienił w międzyczasie. Jakby poleciał. Poleciał, tylko że bez dziury. O, dobra. A, i teraz musimy wrócić do tego jednego gema na HP w takim razie. Dokładnie. I sprawdzamy, jak to wygląda. O kurwica, 0,08. A co jakbym wziął... ...210 powiedzmy i tu bym dał... 1695 około. Zero, dobra, z gemami nie ma co wymieniać, bo gemy, wymiana gemów nic nie daje. Jak to wygląda z tymi brońmi? No tu mamy minus 14. O, tu jest plus 18 już. Kurwa. Mamy to. Co prawda rozrzut nie jest wybitny, ale plus 9 na 3 staty nie ma tragedii. Tylko znowu nie mam golda na nią. Droga jest dość. Dobra, i mamy jeszcze ten. Okej, teraz tak. No teraz to muszę mieć... Gema na intę.
Kurwa, ile tych na HP leci. Oj, golda nie mam. I dobra, mogę z jeden sprzedać, albo nawet dwa. Aż tyle mi się tu ich nie przyda. Niedługo już będziemy na gemikach zarabiać, ale to jeszcze trochę. Faktycznie zagryfa mam sporo, nie zauważyłem. Dobra, jest inta. Teraz tak, 124 tu widzę. Okej, wymienimy tego. 0,27, dobra. To już są sensowne procenty. No to co? Nie pozostaje nam nic innego jak klikać. A może kurde... Naprawdę mi to nie dało jeszcze levela? Dobra. Teraz mamy wiedźmę. Dobra, sprawdźmy teraz. 0,54. Kurde, dwa razy więcej mamy. Ej, od 70 levela klucz jest... Gdzie? W gabinecie magii chyba? Jak dobrze pamiętam. W gabinecie, no właśnie. Dobra. Sprawdźmy to. O kurwa. Widzowie. 002. 002 na niego. Nawet po tym wrzuceniu w staty tylu golda. Nie, dobra. Nie ma sensu. Bo od nowa się będzie trzeba przebierać i tak dalej. Nie ma sensu. On by nam dał ten 70 i byśmy dalej polecieli, ale... Ale to już mija się z celem, jak jutro będziemy mogli na luzie go zrobić. Nie chce mi się, kurde, już 3 godziny prawie stream. Myślałem, że będziemy mieć na niego 0,20 albo coś takiego. Ale niestety.
No, zrobimy tą awkę. 14, 28, 42, dobra. Sportowe 50? Możemy dać. Jak to brzmi w ogóle? Ja pierdolę. Nie no, zobaczcie, siemanko Sonic, tyle włożyłem w staty i wzrosło mi z 002 na 003. To nie ma sensu, nie, nawet nie daję tych sportowych 50, wyjebane. Nie wiem co ja tu bym musiał zrobić, tak szczerze. Wyjebane. 50% wzrostu? No ta. Nie, widzowie, mija się to z celem. Jutro zrobimy. Trudno. Trzy razy cztery. Dobra, spróbujemy wziąć tą piątkę. O, i 80. Zajebiście. Jeszcze muszę tutaj w ogóle w te... W ulepki wrzucić 10-10, żeby już tu mieć z głowy gildyjkę. No nie ma tragedii. Koło arena będzie 70 na spokojnie. Nie no, nie jest źle. Mogłoby być lepiej, oczywiście. Ale wyjebane. Czekajcie, mamy 6-9 level. 400 dobijemy. Tu po 200, tu możemy do 250 wrzucić. Pyk. I tu mamy 355. Dobra, resztę wrzucę w HP. Następny klucz jest z gabinetu magii, nie z misji. No ale z misji są pupile, nie? A ja, jeżeli chodzi o to wbijanie dzisiaj, to bardziej o pupile. Pasywka mi działa? Nie no, pasywka działa. Z pasywką to jestem by far. Misja dnia, misji dnia już zrobiłem, bo było wykopać klejnot. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu musimy poatakować. Na razie tyle niech będzie. Zakręcimy kółkiem oczywiście. Jezu, ile mi golda sypnęło. No, mogę podbić staty. Będzie z 0,1. Nie, możemy podbić boczki do 300. I zaraz sprawdzę te procenty jeszcze. No jakby kliknąć, żeby już... Wiem, że mam potę na inta, ale na razie mi szkoda golda, wiesz? H8M7. Dobra, 305, żeby było ładnie. Tutaj tak samo. Czemu taki kod? A skąd ja mam wiedzieć, Sonic? Tak sobie wymyślili przy tym serwerze. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że pierwszy raz i ostatni taki, bo z tego co wiem, to jest jakiś test. Dobra. I tak, tu mamy 250, to na razie to szczęście niech zostanie. Tu powiedzmy do 405. I lecimy w tą intę teraz.
450 powiedzmy i wrzucimy tutaj jeszcze w HP. Dobra. To mi jeszcze ręka mi została, tak? Okej, okay, sprawdzamy te procenty. 50, prawie 60 tysięcy golda wrzuciłem w staty. Będzie 0,10, no zobacz. O, 0,10, faktycznie. Ty. Zgadłeś. No nic, no niestety. Pokonali nas. Ale i tak poszło lepiej niż myślałem. Szczerze, na początku zastanawiałem się, czy w ogóle uda nam się wbić 50 level dzisiaj. A tu proszę bardzo. Nie tak źle. Dobra, wszystko mamy zrobione, wszystko. Jak teraz wygląda topka? Jeszcze wam pokażę. Chyba tak, bulecik, tak mi się wydaje. I wtedy sobie, wiesz, poklikam ten loch, co jest od 70 i wtedy się przebiorę i wtedy to już ten, co mamy dzisiaj, też padnie na luzie. Dobra, tak wygląda topka. No Dawalon tutaj ładnie pocisnął. 9-5 level tym bardem. Tam musiało iść sporo gry. Chociaż ty, on podstaw nie ma wcale takich mocnych. Jak tak patrzy. Tu Wojem też 66 ładnie wbił. Koka ma 8-4. Nie wiem, czy Koka już w ogóle na dzisiaj skończył. Czy jak to wygląda u niego. No ale ładnie, ładnie. Jeżeli chodzi o gildię, to dominacja jest potężna. Ulepszenia im zrobiliśmy, żeby się nie pruli. Jesteśmy na górze gildii. Można tak zostawić tą postać na dzisiaj. Powiedzmy, że gdzieś na godzinkę sobie zrobię warty. Wszystko zrobiłem chyba tak? Chyba tak. Dobra. To co widzowie, to tyle. Widzimy się jutro. Jutro ciśniemy dalej. Jutro koło godziny 18 wydaje mi się, że odpalę. Więc troszkę później.